No, minęła godzina 11:30. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi jest miło zaprosić Państwa na spotkanie z nietuzinkowym gościem, gościną właściwie to się teraz mówi. Pani komisarz, wicepremier, senator, minister tytułu, można wymieniać długo, Elżbieta Binkowska. Jest to nasze trzecie spotkanie z cyklu na temat Unii Europejskiej. Trzecie spotkanie z bardzo prominentnymi występującymi. Jak Państwo pamiętają, na wiosnę był pan poseł Olbrycht, niedawno był pan poseł Hetman. No i teraz pani komisarz, która zakończyła swoją działalność w komisji nieco ponad rok temu. Jak Państwo znają wszystkie nasze zasady, prosimy w pewnym momencie o wyłączenie mikrofonów i kamer. Również pytania do pani komisarz Bieńkowskiej prosimy zadawać pod koniec naszego seminarium na czacie. Odpowiednie informacje się ukażą na czacie. Pani Jacek Tokaj je Państwu zaprezentuje. Spotkanie jest nagrywane, czyli zakładamy, że wszyscy ci, którzy w nim uczestniczą, zgadzają się na to nagrywanie. Ela, masz mniej więcej 35-45 minut, potem będziemy prosili o odpowiedzi. Także ja się też wyłączam i zaczynamy nasze seminarium. Pani prelegent ma pani głos. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mieliśmy w pierwotnej wersji byliśmy umówieni tam na wiosnę zeszłego roku i sytuacja wtedy była zupełnie inna. Teraz się musimy spotykać i w takiej formule i rzeczywiście ta sytuacja też zewnętrzna jest inna. Ja bym chciała Państwu powiedzieć, tak jak żeśmy się umawiali, o moim takim insajderskim doświadczeniu z Komisji Europejskiej, oczywiście na specyficznym stanowisku, bo byłam komisarzem, ale jednak osoby, której się wydawało, że zna dobrze struktury europejskie i Komisję Europejską i że wiele lat pracowała w polityce regionalnej. Ja miałam, jak Państwo wiecie, inne portfolio, o czym za chwilę. Więc chciałabym kilka słów powiedzieć na początku o tym, jak ja odebrałam komisję, jaki jest sposób działania komisji, jak te interakcje pomiędzy instytucjami przebiegają i trochę o moim portfolio, bo jednak w Polsce, no podobnie jak w krajach, które z nami weszły do Unii, ale też w Portugalii na przykład, ta dyskusja o Unii Europejskiej czy o komisji jest zdominowana przez politykę spójności. A jednak będąc wewnątrz komisji widziałam, że polityka spójności jest oczywiście omawiana i jest dyskutowana i jest jakimś tematem, ale to nie jest temat pierwszorzędny. Więc może zacznę od tego, że rzeczywiście ta rozmowa i będąc teraz już rok w Polsce, widzę jak mało jest jednak tej rozmowy o tym, jaka jest Unia Europejska, jaka chcemy, żeby była, jaka będzie. Mało jest rozmowy o tym, jak Unia odpowiada na różne wyzwania, bo przecież żyjemy w najgłębszej w historii ludzkości rewolucji technologicznej i przemysłowej i ona się dzieje teraz. Ona nie będzie jutro, ani nie będzie za rok, ani za 5 lat, tylko się dzieje teraz. I na tym, i to będzie jakby druga część mojej tej prezentacji, a mianowicie chciałabym powiedzieć o tych scenariuszach na przyszłość. W zeszłym roku, jak zaraz po zakończeniu pracy w komisji, zresztą ten mandat, jak Państwo pamiętacie, być może był dłuższy, ponieważ nie potrafiły się kraje dogadać co do najpierw kandydata, a potem była długa dość batalia, jeśli chodzi o komisarzy. O tym procesie kilka słów powiem. Więc ten mandat poprzedni był dłuższy i w zeszłym roku, tam w styczniu, miałam spotkanie z prawnikami i mówiłam im, że zobaczycie Państwo, jaki ten 2020 będzie, to będzie fascynujący rok. To będzie rok, kiedy będziemy właściwie mówić tylko o przyszłości Unii Europejskiej. Że tyle się rzeczy dzieje na świecie. Pozycja Unii Europejskiej jest jednak inna w związku z tym, co się działo wtedy w Ameryce, no jeszcze się dzieje na końcówce. Że ten rok proszę obserwować, oczywiście budżet będzie na to odpowiedzią, ale proszę obserwować ten rok, bo on będzie
on będzie taki fascynujący, patrząc z punktu widzenia przyszłości Unii, jak Polska się w tym znajdzie. Po czym wtedy jeszcze naprawdę, nawet ja, która bardzo interesuje się i wiem, co się dzieje na świecie, nawet ja jakieś tam tylko słyszałam pojedyncze pomruki dotyczące pandemii, po czym nagle za miesiąc czy za dwa okazało się, że wszystko wzięło w łeb, to o czym mówiliśmy. Ja słuchałam też tego seminarium czy tej rozmowy z panem posłem Olbrychtem. Proszę popatrzeć, jak od wtedy, od maja zeszłego roku do teraz zmieniło się całe podejście nawet do budżetu. To, co opowiadał z kolei pan poseł Hetman miesiąc temu, To jest zupełnie, no może nie zupełnie, ale naprawdę duża różnica w stosunku tego, co było w maju. No więc zaczynał komisję osoba, której się wydawało, że znają i że wie, jak się tam poruszać. I że w związku z tym, że znając politykę regionalną, która dotyka właściwie każdego aspektu poza obronnością, a ja u siebie w komisji miałam politykę obronną unijną, za chwilę o tym również, to właściwie wiem, jak ta rozmowa przebiega i jak te dyskusje przebiegają, jak się pracuje w komisji. Otóż okazało się, że nic nie wiedziałam, dlatego mogę teraz też, pomimo tego, że sytuacja się zmieniła, mogę odwoływać się do tego, co komisja Junckera, czyli moja komisja, robiła, ponieważ właściwie ten pierwszy rok nowej komisji, a ta nowa komisja ma rok, pomimo tego, że każdy przewodniczący stara się jakoś pokazać swoją odrębność od poprzednika, jeżeli nie był nim on sam, czyli w przypadku komisji Barroso tak nie było, ale stara się pokazać tę odrębność, to jednak bardzo wiele i aktów prawnych, i dyskusji, i pewnych decyzji podejmowanych, to jest jednak pokłosie no, tej kontynuacji, która się działo jeszcze za komisji Junckera. Jak Państwo wiedzą, ten proces cały zaczyna się, proces formowania komisji, zaczyna się w maju zawsze, czyli wtedy, kiedy wybory do Parlamentu Europejskiego się odbywają, potem w czerwcu odbywa się pierwsze posiedzenie Parlamentu i w lipcu jest wskazywany przez Radę Europejską, czyli przez przedstawicieli, czyli przez szefów państw i rządów, jest wskazywany kandydat na przewodniczącego Komisji Europejskiej. To jest proces długi, dlatego też, ale też dość skomplikowany i dość podskórny. To oczywiście są rozmowy, Państwo pamiętają z zeszłego roku, jak to było przy obecnej pani przewodniczącej, która się pojawiła właściwie w ostatnim momencie jako kandydatka. Natomiast też dlatego ten proces cały i cała struktura komisji, tego jak się pracuje na poziomie Unii Europejskiej w Brukseli, jest często jakoś taka oddzielona od tego naszego życia, no ponieważ tam się nakładają te dwa poziomy. Nakładaje się poziom unijny i poziom krajów członkowskich. Mamy trzy instytucje, które wchodzą ze sobą w nieustanne interakcje, czyli Komisję Europejską, quasi rząd, Parlament Europejski i oczywiście Radę Unii Europejskiej, czyli tę instytucję, w której spotykają się w 10 formatach ministrowie, ale do tego jeszcze dochodzi Rada Europejska raz na kwartał zasadniczo, która zrzesza szefów państw i rządów. I to rzeczywiście jest nieustanny przepływ i nieustanna rozmowa. Ja wielokrotnie, jak w czasie jeszcze mandatu rozmawiałam o tym, to mówiłam, że nie spodziewałam się, że Unia Europejska po pierwsze jest tak podzielona i naprawdę się tego nie spodziewałam i to nie tylko północ, południe, wschód, zachód, ale naprawdę właściwie jakikolwiek temat się weźmie, jakiegokolwiek tematu, a ja miałam ogromne portfolio, za sekundę o tym, to jakikolwiek temat zaczynamy, o jakimkolwiek temacie zaczynamy rozmawiać, czy z punktu widzenia komisji chcemy coś zrobić pozytywnego dla Europy, to ta Europa się dzieli w poprzek od Lizbony do Tallina albo od Kopenhagi czy
Dublina do Aten, to są takie sojusze, których byśmy się czasami zupełnie nie spodziewali. Natomiast przede wszystkim to jest jednak, to są wszystkie trzy instytucje nastawione są na rozmowę i na dojście do konsensusu. Stąd też to zdziwienie od kilku lat niesłychane, kiedy Polska zaczyna kwestionować w ogóle potrzebę takiej rozmowy, czy mówi, że będzie coś wetować. To są rzeczy naprawdę ostateczne i oczywiście zdarzało się tak wcześniej, ale to są rzeczy, które się szczególnie w takim czasie jak teraz pandemicznym, ja to mówiłam gdzieś, że to nie zostanie prędko zapomniane, ale o tym nie chcę o tym mówić. Więc ta ścieżka, którą opowiadam Państwu, to jest ścieżka, która została zapoczątkowana traktatem z Lizbony. Wtedy również powstała instytucja przewodniczącego Rady Europejskiej, czyli prezydenta Europy. Był Belg, Polak, Belg przewodniczącym Rady Europejskiej. Po wyborze kandydata Parlament Europejski tego kandydata głosuje. To jest również proces, który, jak się obserwuje od środka, polega właśnie na tym, że trzeba sobie jakby zaskarbić przychylność, czy no, jeżeli chce się mieć większość, wielu grup parlamentarnych, których interesy są czasami całkowicie różne. Oczywiście jest ta wielka koalicja, w której jest Europejska Partia Ludowa, socjaliści, liberałowie, zieloni w tej chwili. Była dość duża grupa konserwatystów, w tej chwili wśród tych konserwatystów zostali właściwie Polacy z jakimiś pojedynczymi posłami z innych krajów. Przewodniczący ma, jego przywilejem jest pokazanie czy przyporządkowanie poszczególnym krajom kandydatów. Proszę wziąć pod uwagę też to, że Unia Europejska skończyła 60 lat kilka lat temu. I że na początku, w tej chwili oczywiste to jest, że każdy kraj ma jednego komisarza, ale na początku kraje duże miały dwóch komisarzy, kraje mniejsze miały jednego. To portfolio, które ja miałam, było ciągle i przez cały czas właściwie trzymane przez albo Francję, albo Niemcy. Teraz znowu Francuz ma to portfolio, także to był wyjątek, że Polska miała portfolio zwane wspólnym rynkiem. Co było nowe w komisji Junckera i co zostało teraz w komisji pani przewodniczącej von der Leyen, to jest to, że ta komisja, tamta, nie znam tej, ale tamta jednak była komisją daleko idącej centralizacji decyzji. I to koledzy, którzy wcześniej byli w komisjach, mówili mi, że to się wcześniej nie zdarzało. Przewodniczący Juncker ustanowił po raz pierwszy wiceprzewodniczących komisji. Tego nie ma w traktatach, więc trochę w różnych momentach trochę te traktaty interpretowano. Tego słowa chciałam użyć, interpretowano. Natomiast okazało się to jednak w takich czasach jak wtedy, to były czasy jednak, chociaż to dopiero rok minął, to były czasy nieporównywalne z tymi, ponieważ my byliśmy w takim etapie wychodzenia z kryzysu. I rzeczywiście nowe instrumenty finansowe, wychodzimy z kryzysu, nic się już bardzo złego w Europie nie będzie działo, duży budżet. Ale ci wiceprzewodniczący i to takie klastrowe trochę podejście sprawiło, że w przeciwieństwie do poprzednich komisji, to też wiem od komisarzy w poprzednich komisjach, jednak nie było dwugłosu pomiędzy komisarzami. To znaczyło ogromnie długie nasiadówki, ponieważ ja z moim portfolio byłam w tych teamach, w tych grupach z sześcioma chyba wiceprzewodniczącymi, czyli z Timmermansem, z Ansipem od cyfryzacji, z Dąbrowskisem od finansów. Moim podstawowym partnerem był Katainen, który się zajmował gospodarką, ale oczywiście Mogherini, bo zajmowałam się też obronnością i kosmosem. Więc to było coś bardzo wyjątkowego, ale okazało się, że
na końcu żaden komisarz nie... I tak jak mówię, skutkowało to no, długą ilością, a komisja jest w ogóle wielkim organizmem, dość powolnym, powolnie pracującym, skutkowało to ogromną ilością długich godzin spotkań i wypracowywania konsensusu, ale koniec końców nie było takiej sytuacji w porównaniu do poprzednich komisji europejskich, że jeden komisarz podważał zdanie drugiego, czy też odbywały się, chociaż może to źle, jakieś awantury na posiedzeniach kolegium. Ja pamiętam tylko jedną lub dwie awantury i to no, obie z moim udziałem, mianowicie jedną o Nord Stream 2. Ja dwa razy jakby zaprotestowałam na kolegium. To była jedna była o Nord Stream 2, a druga to była o pracownikach delegowanych, kiedy absolutnie i tutaj wchodzę już troszkę półkrokiem na to moje portfolio, absolutnie miałam wszelkie dane mówiące o tym, że to jest protekcjonistyczne łamanie zasad wspólnego rynku, a jednak no, żaden z innych komisarzy z naszego regionu się wtedy na ten temat nie odezwał. Bardzo, bardzo to jest też takie tak pokazywało pewien rodzaj pracy w tamtej komisji, ale to będąc wtedy komisarzem z Polski miałam zdecydowanie, bo jeszcze raz podkreślę, no my w Polsce się skupiamy na polityce spójności wspaniałej, bo ja byłam zakochana w polityce spójności i 20 kilka lat się tylko nią zajmowałam. Natomiast no, prawda jest taka, że to portfolio, które ja miałam, no to przy naszej stosunkowo krótkiej historii, aczkolwiek nie bardzo już krótkiej, członkostwa w Unii Europejskiej, to moje portfolio było największym, jakie miała Polska. To było portfolio, które połączyło dwie dyrekcje, czyli dwa duże obszary. Według mnie już stosunkowo za późno, no ale dobrze, że to się stało, czyli przemysł i wspólny rynek. Z tego portfolio teraz wypączkowało zupełnie osobne i to jest moje przygotowanie, bo ja to chciałam zrobić już kilka lat temu. Nie było wtedy jakby takiej woli jeszcze i zresztą nie było może też potencjału takiego w dyrekcji generalnej, żeby to zrobić. Czyli wypączkowało z tego osobne portfolio dotyczące kosmosu i polityki obronnej. Natomiast minus, który po jakimś czasie, bardzo krótkim zresztą zauważyłam, to taki, że nie było w tym portfolio był jakby fizyczny wspólny rynek, a nie było cyfrowego wspólnego rynku, co jest teraz zupełnie, zupełnie niemożliwe do oddzielenia. W tej chwili komisarz Breton, czyli mój następca, ma właśnie jeszcze cyfryzację. To jest w ogóle nie do objęcia. To jest największe portfolio w Komisji Europejskiej. To znaczy, jak ja byłam, to moje było również największe, jeśli chodzi o tematy. To oczywiście były dyrekcje jeszcze większe, które zajmowały się, czyli te ministerstwa, które miały więcej urzędników, ale to były dyrekcje monotematyczne, czyli dyrekcje zajmujące się głównie finansami czy rolnictwem. A tutaj było naprawdę, naprawdę wszystko. To było portfolio, które zajmowało się wszystkimi dziedzinami przemysłu, które zajmowało się no właśnie rynkiem wewnętrznym i jeszcze o tym za chwilę, które zajmowało się collaborative economy, czyli przedsiębiorstwami czy przedsięwzięciami typu Uber i Airbnb. To było portfolio, które zajmowało się gospodarką o obiegu zamkniętym, czyli czymś, co w tej chwili znowu krok naprzód robi, ponieważ ja wyprzedzając trochę tę rozmowę o przyszłości powiem, że ja uważam, że chociaż się bardzo zradykalizowałam stronę zieloną od kilku dobrych lat, to uważam, że jakby sprawa nie polega, szczególnie w Europie, wszędzie po to, ale nie polega na tym, żeby zabraniać używania plastiku, czy starać się jakiś zastępczy, oczywiście to jest postęp, więc zastępcze materiały będziemy znajdować, ale chodzi o to, żeby przetwarzać wszystko, co się da w Europie, przetwarzamy
na ten moment 12% materiałów, czyli to jest naprawdę bardzo mało. To jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. I teraz dwa słowa o tym, czym ja się zajmowałam, ponieważ naprawdę, tak jak ja sam do komisji, wydawało mi się, że wiem, co to jest wspólny rynek, w ogóle nie wiedziałam. Tak wydaje mi się, że jednak, że w Polsce takie podejście dość ograniczone mamy. Mianowicie, po pierwsze, to jest największy taki rynek gospodarczy na świecie. To jest rynek z Wielką Brytanią, jeszcze liczę, to był rynek 500-milionowy, w tej chwili też 430 gdzieś milionów konsumentów. Po drugie, jest to słowo czy fraza najczęściej obecne w ustach wszystkich polityków w Europie i w przemówieniu rozpoczynającym tę komisję obecną i we wrześniowym State of the Union. Pani przewodnicząca wielokrotnie mówiła o wspólnym rynku. Natomiast moje insiderskie znowu wrażenie jest takie, że wszyscy mówią, ale jeżeli chodzi szczególnie, bo o tym to jest szczególnie dotkliwe, jeżeli chodzi o usługi, czyli ten przemysł i usługi, to jest brand europejski, to jest to, czym będziemy żyli cały czas jeszcze przez następne generacje, jeśli chodzi o usługi, jest kilka krajów, które absolutnie nie chcą uwspólniać się. I to jest, ja podeszłam z wielkim entuzjazmem do tego tematu, mianowicie mieliśmy dyrektywę Bolkensteina kilkadziesiąt już lat temu i od tego czasu właściwie nic się nie zmieniło. To jest, żeby wykonywać usługi w drugim kraju, w innym kraju Unii Europejskiej, to dla przedsiębiorcy jest droga przez mękę. A przecież, tak jak powiedziałam, to jest po pierwsze jest największy rynek. Po drugie, jeżeli nasi przedsiębiorcy mają gdzieś testować swoje możliwości, swoją ekspansję, no to powinni to robić na rynku europejskim po raz pierwszy. A dochodzi do takich sytuacji, że przeniesienie działalności czy wykonywanie usług z kraju do kraju, ja ten przykład często podaję, ponieważ akurat dotyczy dwóch krajów bardzo liberalnych i proeuropejskich i myślących wspólnym rynkiem, a mianowicie Szwecji i Danii. To przeniesienie, ja miałam wiele takich spotkań, ale to mi jakby szczególnie utkwiło w pamięci, przeniesienie działalności czy wykonywanie działalności usług przedsiębiorstwa duńskiego w Szwecji zabrało im 7 lat. 7 lat papierów, zezwoleń, pytania, czy można, zaświadczeń, że albo nie trują ludzi, albo nie są niebezpieczni dla Szwedów. No jakby to są rzeczy, które się zdarzają na porządku dziennym. I jak teraz słyszę we wrześniu, że znowu musimy usuwać red tapes we wspólnym rynku, to myślę sobie, o matko, ponieważ we wspólnym rynku naprawdę kilka rzeczy udało się zrobić. To były rzeczy dość nudne, niewidoczne, ale na przykład za czasów za mojej kadencji przeprowadziliśmy do końca coś, co się nazywa zlikwidowaniem takiego nieuzasadnionego blokowania geograficznego. Czyli Polak nie może na stronach, nie wiem, francuskich, niemieckich, holenderskich kupować na przykład usług, czy wypożyczać samochodu. Jeżeli ma IP z Polski, to płaci inną cenę. Nie mówię, czy drożej, czy taniej, najdrożej zawsze płacili Niemcy, ale jakby te ceny były różne dla różnych krajów. To jest coś, czego w tej chwili nie ma. To jest niedozwolone. Nie może być takiej sytuacji, kiedy Europejczyk z jakiegokolwiek kraju nie ma tej samej ceny na tę samą usługę online. Zmieniliśmy, bo być może Państwo wiedzą, zmieniliśmy, czy ja też zajmowałam się całym pakietem związanym z motoryzacją. Też może niewidoczne, ale to jest jednak sektor, który cały czas, chciałam powiedzieć, steruje Europą.
i europejską polityką, ale no może aż tak nie, ale zdecydowanie z sektorem dominującym w Europie. Jesteśmy tutaj no, bardzo ważnym graczem na świecie i zdecydowanie i wszyscy chcą jakby ci najwięksi gracze na rynku motoryzacyjnym są naprawdę bardzo, bardzo mocni, jeśli chodzi o również przedstawianie swoich racji w parlamencie i we wszystkich innych instytucjach, więc to więc zmieniliśmy wszystkie zasady związane z homologacją samochodów, na przykład po aferze dieslowej. Bardzo zajmowałam się sprawami związanymi z zamówieniami publicznymi. Państwo widzą takie dość nudne rzeczy opowiadam, ale jednak takie, które na przykład zamówienia publiczne znałam z Polski. Nam cały czas w Polsce wszyscy opowiadali, ja to powtarzałam jako minister, że na przykład zasada najniższej ceny to jest wymóg Komisji Europejskiej. Nic bardziej mylnego. To nie jest wymóg Komisji Europejskiej, tego nie ma w żadnym akcie prawnym komisyjnym. Były takie wytyczne, bo ja doszłam nawet, podrapałam skąd się to wzięło. Mianowicie były takie wytyczne dla tych krajów, które wchodziły w 2004 roku do Unii Europejskiej. Prawdopodobnie myślenie było takie, że korupcja będzie tak niesamowita przy funduszach strukturalnych albo w ogóle przy rozdzielaniu kontraktów, że trzeba jakieś kajdanki tym krajom założyć i włożono i na przykład zapisano zasadę najniższej ceny, nic bardziej innego. To jest drobna rzecz, ale mówię o tym, więc ja mówię o tym dlatego, że jak się okazało, że Chiny zaczynają bardzo agresywnie wchodzić w Europę na przykład ze stalą, tak? Albo to okazało się, że nie mam żadnego innego instrumentu, tylko moje drobne kroczki w zamówieniach publicznych, które mogły sprawić, że ta stal z Chin nie będzie europejskiego rynku zalewać. Czyli można było wpisać w kryteria przetargu jakiegoś dużego infrastrukturalnego, że stal tam używana ma być produkowana z zachowaniem europejskich norm klimatycznych, środowiskowych i tyle. I wystarczyło. Więc to są drobne kroki, ale koniec końców się okazało, że ani WTO regulacje, ani nie mamy żadnych naszych regulacji, które potrafią dość szybko powstrzymać czy uchronić europejski rynek od napływu chińskiej czy innej stali. O przemyśle motoryzacyjnym wspominałam. Polityce przemysłowej czy też innowacjach, oczywiście głównie to było w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw, ale to jest następna rzecz, na którą chciałam Państwu uwagę zwrócić i też taki mam obrazek, jeżeli mówimy o przemyśle europejskim, to oczywiście cały czas myślimy o jakby to powiedzieć, żeby nie zabrzmiało trywialnie, ale o dużych maszynach i o stalowniach i o cementowniach. Ja mam taki obrazek i powtarzałam to też już kilka razy, obrazek w oczach czy w głowie. Mianowicie co roku uczestniczyłam w targach przemysłowych w Hanowerze. W 2015 roku targi w Hanowerze to były targi, w których stało ogromnie dużo bardzo wielkich maszyn produkujących różne rzeczy. Hanower 2016 to były targi, które można było pomylić z targami informatycznymi. Tam nie było już prawie żadnych maszyn normalnie pracujących i wtedy zrozumiałam, że rewolucja technologiczna to nie jest coś, o czym opowiadamy, że to jest za chwilę. To jest teraz, dzieje się teraz i Europa musi na różne wyzwania, też te cyfrowe odpowiedzieć, dlatego jak teraz patrzycie Państwo na przykład na budżet i na wszystkie jego składowe, i na recovery, i na normalny budżet, i na horyzont, to właściwie dwie rzeczy są tam wyraźnie jest pokazany ich zakres procentowy w tych środkach, mianowicie największa część to jest to są sprawy związane z gospodarką zieloną, czy z Zielonym Ładem i z polityką klimatyczną i energetyczną, a druga część to jest cyfryzacja. Więc polityka przemysłowa, teraz komisja
po raz kolejny, bo ja przedstawiłam taki papier w 2018 roku, komisja przedstawiła w marcu tego roku, obecna komisja, ale już teraz mówi się, że ona w związku z pandemią niestety musi być ten dokument znowelizowany. Ale czego nam w Europie, no oczywiście brakuje. Po pierwsze, musimy mieć jednak bardzo dużo środków związanych z innowacjami i z modernizacją. I bez tego się nie obejdzie. Jeżeli mówimy o przemysłach energochłonnych, takich jak stal, jak cementownie, to są przemysły, które potrzebują ogromnej ilości środków na unowocześnienie, czy wręcz wymyślenie od nowa swojego procesu, bo ja się wielokrotnie z przemysłem stalowym spotykałam i oni mówią tak, ale myśmy już na obecnym etapie nauki doszli do ściany. My już bardziej niskoemisyjnej stali nie potrafimy zrobić, więc to takie inwestycje. Po drugie, potrzebujemy jednak całkowicie innego podejścia, ponieważ ten świat jednak to jest świat małych i średnich przedsiębiorstw, mniejszych przedsiębiorstw, i niesamowicie innowacyjnych, technologicznie bardzo, bardzo wysublimowanych przedsiębiorstw, potrzebujemy zupełnie innego podejścia do ich finansowania. W Europie, i wiemy to na pewno, bo to jest pokazane, wyliczone, nie mamy problemu z wykształceniem ludzi. Nie mamy problemu wcale, chociaż bardzo często się tak mówiło, nie mamy problemu z tym, żeby ludzie chcieli zakładać swoją działalność gospodarczą. To nie jest prawda. Jesteśmy dokładnie tak samo przedsiębiorcy jak Chińczycy czy Amerykanie. Natomiast jest problem z tym, że w pewnym momencie rozwoju tych firm małych one znajdują się w takiej sytuacji. Albo pojawia się jakiś wielki venture kapitalista z Doliny Krzemowej i mówi, daję wam natychmiast kilkanaście milionów dolarów i rozwijajcie się dalej, a w Europie no albo to są horyzont, albo granty, albo polityka państwowa, to są małe rzeczy. Ja spotkałam na świecie i w Europie i na świecie ogromnie dużo polskich firm, takich naprawdę zakładanych przez młodych ludzi, którzy i bardzo dużo z tych firm, szczególnie w przemyśle kosmicznym, Polska jest naprawdę w tym sektorze bardzo mocnym graczem, jeśli chodzi o małe firmy powstające albo na uczelniach, albo też zakładane przez absolwentów dopiero co uczelni. I te firmy naprawdę rękami i nogami trzymały się Europy, ale w pewnym momencie mówimy, no nie musimy jechać do Stanów. Jak ja byłam w Dolinie Krzemowej, to właściwie 90% firm, które tam odwiedzałam, no też z powodu tego, że reprezentowałam Unię, ale to były naprawdę bardzo wyrafinowane firmy. To były firmy, które miały swoje korzenie europejskie i musiały z Europy się przenieść. I to jest naprawdę bardzo poważny problem, więc zaczął działać, znaczy myśmy to wymyślili, a teraz już wiem, że zacznie działać w nowym budżecie taki nowy fundusz, który się nazywa Venture EU. Mianowicie to będzie fundusz, który będzie dokapitalizował właśnie, czy no po prostu pieniądze europejskie, publiczne pompował w fundusze venture'owe, natomiast potem zostawi je w spokoju. W sensie biurokraci zostawią to w spokoju. Mają one działać jak normalny venture kapitalista. Normalny, mówiąc normalnym, mam na myśli amerykańskiego typu, czyli nie niecierpliwy jak Europejczyk. Mianowicie my w Europie mamy bardzo dużo, ale nawet tych, których mamy, inwestorów, którzy chcą dokapitalizować takie innowacyjne przedsięwzięcia, to oni są bardzo niecierpliwi. Normalnie na świecie to jest kilka fal dofinansowania, to jest około siedmiu dofinansowań, zanim odbierze się swoje pieniądze. W Europie to jest jeden strzał, wkładam pieniądze i chcę natychmiast zarobić. To jest według mnie takie podejście, które absolutnie trzeba w Europie zmienić. I wreszcie, wydawało mi się, że nie zmieszczę, że będę za krótko mówić, a tutaj
gadam i gadam, ale chciałam Państwu jeszcze dwie rzeczy powiedzieć, mianowicie o kosmosie i obronie, ale to dlatego, może przy pytaniach to wyjdzie, dlatego o obronie, ponieważ w tej chwili znowu sytuacja jest już troszkę inna, a nawet całkiem inna, ponieważ Unia Europejska w ramach, czy w tym budżecie, i w budżecie, ale głównie chodzi o takie popandemiczne działanie i Recovery Fund, zdecydowała, że i wszyscy się na to zgodzili, że będzie wspólnie zaciągać pożyczkę, czyli że się wspólnie zadłuży, a wiadomo, że wspólne zadłużenie naprawdę wiąże na bardzo długo. To jest według mnie dobra wiadomość, ponieważ ja uważam, że my się z tej naszej polskiej pułapki nie wyrwiemy bez bardziej sfederalizowanej Unii, ale to jest absolutnie taki, niektórzy to nazywają hamiltonowskim momentem, odnosząc się do historii Ameryki. To jest taki moment, kiedy rzeczywiście robimy duży krok, bym powiedziała milowy, w kierunku federalizacji. Teraz druga rzecz, wspólne podatki. Podatek od plastiku, podatek od transakcji finansowych, podatek od gigantów cyfrowych. To oczywiście musi jeszcze być przez parlamenty krajowe zaakceptowane, ale Rada Europejska w grudniu to potwierdziła. Natomiast mówię o tym dlatego, że dla Komisji Junckera takim krokiem w kierunku większej współpracy to była polityka obronna. To też w Polsce się mało o tym mówi, Polska trochę nie wiedziała, no w związku z tym, że miała wspaniałe kontakty z prezydentem Trumpem, no to nie wiedziała, jak się ustawiać w tej sprawie i właściwie i cały czas polscy ministrowie obrony narodowej na Radach Unii Europejskiej mówili, że no ale NATO. Natomiast to absolutnie nie chodzi o przeciwstawianie się NATO, to chodziło o to, co Państwo też pewnie, jak Państwo usłyszą następnym razem sformułowanie strategiczne, autonomia, to będą Państwo wiedzieć, że o to chodzi. To chodzi o to, żeby po prostu być samowystarczalnym w tym globalnym, wilczym świecie, nie burząc sobie i nie pogarszając kontaktów z innymi aktorami na scenie globalnej. I rzeczywiście to, co się za Komisji Junckera pieniężnie, nie ogromnie, bo to jest 19 miliardów euro, ale to, co się za Komisji Junckera stało i ja się tym zajmowałam, powiedziała ku mojemu zdziwieniu, ale my mówiliśmy o przemyśle obronnym, o współpracy przemysłów obronnych poszczególnych krajów, dlatego to do mnie trafiło. Natomiast tutaj z kolei współpracowałam, byłam w teamie z Federico Mogherini. Więc to, co się stało za Komisji Junckera, to było po raz pierwszy otwarte i odważne powiedzenie, Europa czy Unia Europejska musi współpracować w dziedzinie obronności. Po pierwsze dlatego, że tracimy ogromne ilości pieniędzy, robiąc to, robiąc przetargi na różnego rodzaju inwestycje obronne w ramach poszczególnych krajów, a po drugie dlatego, że właśnie zaczynamy budować zaczęliśmy tą strategiczną autonomię i to wielokrotnie było powtarzane przez samego przewodniczącego, przez wiele osób, że w ciągu 60 lat nie zrobiono tyle w zakresie współpracy obronnej, co w tamtej komisji. To był pomysł przewodniczącego, nie mój, bo ja jestem bardzo pokojowo nastawiona i dla mnie to był duży taki, to nie w ramach wykładu robię nawias, ale dla mnie to było w ogóle wewnętrzne przeżycie, żeby to sobie przepracować, że ja się zajmuję polityką obronną, ale koniec końców ten krok w kierunku federalizacji został zrobiony. Teraz on jest jeszcze pogłębiony, więc to jest temat, który chciałabym, żeby został, bo wiele osób po tamtej kadencji mówiło, czy po tym mandacie, mówiło mi, że właściwie to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która po tamtej komisji zostanie. I teraz dwa słowa dosłownie, bo chyba za dużo jednak gadam, ale tak się przygotowywałam do tego, w związku z tym, że teraz nie mam tak dużo wystąpień z własnej nieprzymuszonej woli, to chyba się za bardzo przygotowałam.
Ale teraz troszkę o przyszłości, dosłownie może dwa słowa. Ponieważ o tym w Polsce też rozmawiamy zdecydowanie za mało, zdecydowanie za mało. A tak jak powiedziałam kilka razy, my żyjemy w czasach rewolucji, no, najgłębszej rewolucji w dziejach ludzkości. No, nie wiem, czy ja tego jeszcze dożyję, ale na pewno ci z Państwa, wszyscy tutaj młodsi ode mnie, za kilka, za 20 czy 30 lat będziecie patrzyli na ten czas, na ten początek wieku XXI, jako na czas, który był czasem niesamowitego przełomu. Z jednej strony technologicznego i o tym, i to jest no niezaprzeczalne, ale z drugiej strony takiego, że no, w końcu wszyscy żeśmy sobie uzmysłowili, jakie są nie tylko europejskie, ale globalne wyzwania. Te wyzwania globalne to są takie, że będzie coraz cieplej i w związku z tym polityka klimatyczna i polityka energetyczna, polityka zmierzająca do tego, żeby gospodarka była neutralna klimatycznie, to nie jest wymysł, ani to nie jest coś zapychać w dyskusji, tylko to jest coś, co absolutnie przyszłe pokolenia dotknie. Państwo to pewnie wiedzą, ale w 2030 roku temperatura na świecie, jeżeli nic nie zrobimy, wzrośnie o 1,5 stopnia. Mówię o tym dlatego, że w bardzo wielu też wystąpieniach różnych najznamienitszych osób w Europie te 1,5 stopnia się pojawia. Pojawiło się w State of the Union. Jeżeli nie wykonamy tego kroku związanego z redukcją emisji o 55% do 30 roku i nie będziemy mieli celu do 50 roku, żeby całkowicie stworzyć gospodarkę neutralną klimatycznie, to te 1,5% oznacza po pierwsze nasilenie zjawisk takich klimatycznych, jakie widzimy, ale te zjawiska mają bardzo wymierny, konkretny, ekonomiczny efekt. Będziemy więcej potrzebować na ochronę zdrowia, będziemy więcej potrzebować na infrastrukturę, będziemy potrzebować jeszcze więcej energii, na przykład, żeby klimatyzację utrzymywać. To jest wyzwanie naprawdę ogromne dla całego świata, dla Europy, a dla Polski tym bardziej, ponieważ, czy najbardziej w tej chwili, ponieważ Polska jest gospodarką opartą na węglu i jest emitentem gazów cieplarnianych chyba drugim na świecie. No więc to jest wyzwanie, któremu trzeba stawić czoła. Druga rzecz, będzie nas oczywiście więcej, o 10 miliardów, ale będziemy się starzeć i w tym całym kompleksie Europa ze wszystkich kontynentów będzie się starzeć najszybciej i będzie za 10 lat kontynentem najstarszym. To trzeba sobie z tego zdawać sprawę. To znowu skutkuje ogromnymi czy bardzo, bardzo poważnymi decyzjami ekonomicznymi, na przykład związanymi z wiekiem emerytalnym. Też tu idziemy pod wiatr, jeśli chodzi o wszystkie kraje w Unii Europejskiej na pewno. I ze zdrowiem oczywiście. Po trzecie, jeszcze dwie rzeczy tylko chciałam wymienić, chyba na tym skończę, a będziemy może rozmawiać na ten temat za chwilę. Dwie rzeczy, mianowicie więcej nas, to jest oczywista oczywistość też, więcej z nas będzie żyło w miastach. Ale w miastach takich do życia, czyli w miastach, które mają do 1 miliona mieszkańców i między 1 milion a 5 milionów mieszkańców. Nie mówimy o mega miastach takich powyżej 10 milionów mieszkańców, przy czym przewidywania są takie, że za 10 lat tych mega miast będzie 43 na świecie, tylko jedno będzie w Europie, to będzie Paryż. Tylko jedno tak wielkie miasto, Wielka Brytania już nie jest w Europie. I w związku z tym w miastach to ma związek z tym, co z tym wyzwaniem, o którym chciałam wspomnieć, mianowicie z decentralizacją. To miasta, czy jakby lokalne społeczności będą już teraz tymi, które będą rozwiązywać najbardziej dotkliwe problemy mieszkańców. Czyli jeżeli mówimy o koncepcie smart cities, o tych miastach, gdzie trzeba zrobić
efektywne energetycznie systemy transportowe, gdzie trzeba zaangażować sztuczną inteligencję do tych systemów, w ogóle do organizacji życia mieszkańców. Jeżeli mówimy o jakichś zagrożeniach terrorystycznych, to znowu to są miasta, więc miasta to jest coś, zresztą to widać też w Europie, miasta są bardzo słuchane w Unii Europejskiej, regiony w ramach Komitetu Regionów, ale miasta również i włodarze największych miast to są naprawdę politycy na najwyższym poziomie. Więc i stąd konieczna, znaczy ja to w ogóle w moich ustach to brzmi też aż, że to mówię, ale ja jestem absolutnie osobą decentralistyczną, to znaczy uważam, że w żadnym kraju, a już szczególnie w kraju wielkości Polski, nie da się takim krajem dobrze zarządzać z poziomu wyłącznie centralnego, więc decentralizacja i samorządność to jest coś, co będzie na najbliższe lata też wyznacznikiem tego, jak będziemy żyli. I może jeszcze jedną rzecz, bo tutaj widzę, że się pojawiły już pytania jakieś o sztucznej inteligencji, więc o tym też może tylko jedną rzecz powiem. Będziemy oczywiście coraz bardziej w sieci. To jest tak jak teraz mamy, czy tam z rok, dwa lata temu mieliśmy 27 miliardów urządzeń osieciowanych, tak za 10 lat to będzie 125 miliardów. Prawie wszystkie samochody europejskie będą za 10 lat połączone w sieci, więc to są rzeczy, które dzieją się na naszych oczach. I jak patrzę od tego roku, to już może zakończę w ten sposób, jak patrzę od tego roku, no o czym my w Polsce rozmawiamy i gdzie w Polsce i jak Polska uczestniczy w tym dyskursie europejskim, no to naprawdę ręce załamywać, ponieważ byliśmy, mnie się wiele razy wiele osób mając inne przekonanie niż ja pytało, co to znaczy pozycja w Europie, albo co to znaczy wolność. Pozycja w Europie to znaczy to, że kilka lat temu Polska była przy stoliku, gdzie podejmowało się wszystkie najważniejsze decyzje, wszystkie. W tej chwili Polska jest przy jakimś bocznym stoliku i oczywiście może zgłosić weto. I jeszcze też powtórzę to, co Państwo wszyscy wiedzą, ale powtórzę to. Polski nikt z Unii nie wygna, natomiast Polska będzie no, w takim stanie, jak w tej chwili jest. Ja mam nadzieję, że to nie będzie trwało nie wiadomo ile, chociaż jestem w nastroju takim melancholijnym jak na razie, więc mam nadzieję, że to nie będzie trwało nie wiadomo ile, ponieważ najpierw trzeba rozwiązać te sprawy związane z praworządnością. Bez tego w ogóle nikt z nami nie będzie w Unii rozmawiał. Nikt. To jest jednak, to już kończę już 10 minut, nie mogę skończyć, ale to jest jednak to, co też wyniosłam z pracy. Ja się spotykałam naprawdę właściwie ze wszystkimi premierami wszystkich krajów europejskich, z ministrami, z prezydentami, z papieżem nawet. Wszyscy mówią, Europa to jest Europa, która jest oparta na podstawowych wartościach. Ja wiem, że znowu mówię oczywiste oczywistości. Ale bez tego Europy nie ma. Bez wolności słowa, wolności prasy, praworządności, mówienia o równości wszystkich ludzi, to jest aż wstydliwe, że my w Polsce, że ja już to trzeba mówić, o godności osoby ludzkiej, bez tego Unii Europejskiej nie ma. I dopóki my tych spraw nie rozwiążemy, to będziemy zawsze przy tym bocznym stoliku, niestety. A wyzwań, jak mówię, ale też pomysłów, jak sobie z tymi wyzwaniami radzić, jest w Brukseli ogromna ilość. I wszyscy, i Komisja Europejska, i przywódcy, i parlament, tam wszyscy są otwarci na to, jak ktoś przychodzi z jakąś inicjatywą. Naprawdę, to jest i Polska, mając taki potencjał ludzki, mając takie możliwości od kilkunastu lat, mogłaby tych inicjatyw na pęczki zgłaszać i wygrywać tym jakby też własne interesy w Unii. Bo Unia wzmacnia nas głośno, ale oczywiście to jest tak, że każdy tam, dlatego mówiłam o tym podziale Unii, że każdy jakieś swoje interesy ma. Dlatego też teraz
To tak wygląda z Polską, że nie za bardzo rychliwa jest Europa do tego, żeby jakoś zdecydowanie działać. Jest rychliwa dlatego, że wiele krajów tutaj ma bardzo duże interesy ekonomiczne. Mówię to z goryczą. I na tym skończę. Dobra. Dziękuję bardzo, pani komisarz. Pytanie jest dość dużo. Mam nadzieję, że melancholijny nastrój się w jakimś momencie zakończy i będzie bardziej optymistyczny. Może po naszej dyskusji również. Pytań jest dużo. Wiele z tych pytań już było podczas wystąpienia omówionych. Między innymi z mojego pytania zostają tylko właściwie migracje. Także byłbym wdzięczny, żebyś się tylko do tego odniosła. No i potem mamy 40 minut mniej więcej na ustosunkowanie się do kolejnych pytań. Dziękuję. Mikrofon. Mikrofon. Mikrofon trzeba włączyć. Jest już, tak? Jest, okej. Okay. Jest. Więc pytanie pana profesora, na ile te wyzwania, które w 2017 roku były aktualne, są teraz aktualne? I wymieniona jest demografia, innowacje, migracje, obronność, dekarbonizacja. Wszystkie są aktualne, z migracjami również, ponieważ oczywiście Unia naprawdę bardzo dużo zrobiła, żeby ten kryzys migracyjny sprzed kilku lat przejść. Natomiast prawda jest taka, no, że z różnych powodów, i z powodów demograficznych, i z powodów klimatycznych, nie mówię już o, nie stawiam na boku wojny. Ta fala z Afryki jednak do Europy będzie w jakiś sposób ciągnęła, więc to jest dokładnie, kryzys czy migracje są dokładnie tak samo aktualne, teraz trochę zniknęły z radaru, bo wszyscy mają inne kłopoty, czy takie same kłopoty. Pani Aleksandra Jagoda, w jaki prawdopodobny sposób Unia Europejska może wpłynąć na przemysł w Polsce? Pytanie pod kątem ekologii, ponieważ znaczącą rolę wśród naszych surowców odgrywa węgiel, to znaczy węgiel odgrywa pierwszorzędną rolę wśród naszych surowców, natomiast tak jak mówiłam, Polska się podpisała, jakby usuwając weto, oczywiście to już jest inna sprawa, ale podpisała się zarówno pod celem na 2030 rok, czyli redukcją emisji, jak i nie podpisała się jeszcze, czy nie ma cały czas deklaracji dotyczącej 50 roku, natomiast no jest taki trik w instrumentach finansowych mówiący o tym, że ktoś, kto jakby nie podpisze się pod tym głównym celem, będzie miał obcinane pieniądze z roku na rok. Więc w jaki sposób może wpłynąć na przemysł w Polsce? Dokładnie w taki. To znaczy, że jest ogromna pula pieniędzy również dla Polski związanych z odejściem od węgla. I to już chyba wszyscy teraz wiedzą, na pewno od dobrych kilku lat wszyscy wiedzą, że musimy to zrobić. Teraz czytałam dzisiaj, że wielki entuzjazm w polskim parlamencie wzbudziły farmy wiatrowe na Bałtyku. Pamiętacie Państwo, co było 6 lat temu? Wszystkie zarżnięto w Polsce, wszystkie firmy, które robiły energię z wiatru, i w tej chwili się je reanimuje. No, natomiast to jest proces w Polsce, który powinien być absolutnie, absolutnie przyspieszony. To jest proces, wchodzimy na polskie podwórko, a nie o tym chciałam rozmawiać. W jaki sposób zastosowania, pani Olechnicka, w jaki sposób zastosowania sztucznej inteligencji zmienią pozycję Europy w świecie? Jak będzie Europa regulowała aspekty etyczne tychże zastosowań? Jak zmienią pozycję Europy? No, wśród w tej czołówce firmy AI światowej jesteśmy absolutnie w czubie. To Europa zajmuje się AI od kilkudziesięciu lat i jakby nie mamy się czego wstydzić.
W tym roku komisja zaproponowała papier, czyli strategię AI, która zresztą bazuje na tym, co poprzednia komisja też przygotowała. Też oczywiście zapowiada, że będzie to musiało być zmienione w związku z pandemią, ale zobaczymy. Natomiast to, co Unia chce zrobić w ramach tej strategii, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, zbudować środowisko najbardziej przyjazne doskonałości w AI, ale po drugie właśnie zbudować taki ekosystem dotyczący etyki i wartości. AI nie jest samo w sobie ani złe, ani dobre. AI jest takie, jakie stworzy człowiek. To cały czas nie jest człowiek i to nie jest film science fiction. To jest, jeżeli spojrzymy na przykład, taki przykład weźmy. Metody wykorzystujące AI, które nadzorują przestrzeń publiczną, na przykład odczytujące twarze. One mogą być albo dobre, albo złe, w zależności od tego, jakich użyjemy i czy one nas bronią, czy one naruszają naszą prywatność do jakiegoś zupełnie nieodpowiedniego i niezamierzonego stopnia. W związku z tym Europa jest pierwszym kontynentem, czy legislatorem, Unia Europejska jest pierwszym legislatorem, który sprawy etyczne AI zawiera. Ja mam wątpliwości, nie mam żadnych wątpliwości, natomiast patrząc na przykład, patrząc na collaborative economy, ja byłam przekonana wtedy, patrząc też na, co jest wydaje mi się teraz normalne, zrobiłam się widocznie trochę bardziej cierpliwa, a ja jestem bardzo niecierpliwa. Proces w Unii Europejskiej jest długi. Ten, który widzieliśmy przy pandemii, był wyjątkowo szybki, ale procesy Unii Europejskiej są długie. I teraz jak przyszła fala w Europie wyganiania Ubera z poszczególnych krajów, to mieliśmy taki wybór. Albo zaczynamy regulacje i one potrwają powiedzmy 3, 4, 5 lat, no bo to tyle trwa do końca. I jak się skończą, to wtedy będzie już jakaś inna forma wykonywania na przykład transportu, a nie Uber. W związku z tym myśmy wtedy, ja nawet podjęłam taką decyzję, że pokazujemy jak, bo mamy takie regulacje w prawodawstwie europejskim, jak zastosować istniejące regulacje do nowych form działalności gospodarczej, do nowych firm, które się pojawiają. Natomiast nie wiem, czy to jest wystarczające. I teraz, jeżeli zabierzemy się za to w normalnym tempie i będziemy chcieli te etyczne aspekty również w takim tempie legislacyjnie opanować, no to się może okazać, że w tym tempie rozwoju technologii my będziemy cały czas gonić jakiś cel. Natomiast mogę Panią zapewnić, że w Europie akurat, ja miałam naprawdę do czynienia i z wszystkimi właściwie firmami AI, które działają w Europie, i z przedsiębiorcami, to jest właściwie najważniejszy temat dla Europejczyków. To znaczy, jak nie dać się zdominować w sposób negatywny przez maszyny. Czy lub w jaki sposób Fundusz Odbudowy i Wzmacniania odnosi się do idei Smart City. Fundusz Odbudowy, podobnie jak, tak jak mówiłam o całym budżecie, w ponad 50%, czy nawet w 80% Fundusz Odbudowy, ja nie jestem teraz biegła w te numerki, bo nie pracuję nad tym, ale w 80% Fundusz Odbudowy będzie musiał się skupiać na cyfryzacji i na niskoemisyjności, czy zielonej gospodarce. No więc to jest wszystko. To zależy od tego, jak kraj odpowie krajowym programem odbudowy bo takie programy kraje muszą przygotować do tam kwietnia przyszłego tego roku. Jak kraj odpowie i czy w tym programie znajdą się jakieś zapisy, bo oczywiste jest, że projekty tego typu Smart City mogą się w programie odbudowy znaleźć. Program odbudowy to jest program, który ma
utrzymać miejsca pracy i tworzyć miejsca pracy i gospodarkę na tory właściwe przywrócić. Pytanie jest tylko, czy w Polsce jest dostateczna ilość projektów, to jest krótki program. Zobaczymy, kiedy zobaczymy pieniądze, ale to jest krótki program, to jest program na 3 lata, więc absolutnie według mnie takie projekty będą mogły być realizowane, bo jak mówię, większość tego programu to są znowu te dwa wielkie komponenty. Tak jak przy każdym programie, czy przy każdym instrumencie finansowym unijnym na najbliższe lata, Zielony Ład i cyfryzacja. Pani Czajkowska, jak pani ocenia 5 scenariuszy z Białej Księgi? No, miałam nawet państwu omawiać te scenariusze. Pierwszy scenariusz był taki, że zachowuje się status quo, więc już wiadomo, że nie jest zachowane. Drugi scenariusz był taki, że koncentrujemy się wyłącznie na wspólnym rynku. Według mnie zupełnie nie, można chcieć takiej Europy, ale to nie jest Europa, do jakiej już jesteśmy przyzwyczajeni. Trzeci scenariusz był taki, że i tego się najbardziej powinna Polska obawiać, ja jako Polka się tego obawiam, że ci, którzy chcą robić więcej, robią więcej razem, czyli angażują się w nowe tematy, a reszta jest sobie członkiem Unii Europejskiej i bierze sobie jakieś pieniądze na różnego rodzaju projekty, ale nie angażuje się w inne tematy, no na przykład być może w AI, tak, czy w jakieś inne. Więc ci, którzy więcej robią więcej. Czwarty scenariusz to był taki, że robimy mniej tematów, ale bardziej efektywnie. Też według mnie już teraz to przepadło. Mamy nowy, ogromny temat związany ze zdrowiem, który nigdy nie był kompetencją europejską, a w tej chwili to wygląda, że na pewno już będziemy mieli nowy temat, czyli unijną strategię, czy unijną politykę zdrowotną. No i piąty temat, że wszyscy się razem rozwijamy, ale wtedy to musi polegać na tym, że wszyscy rozumiemy, i nie mówię w tej chwili o Polsce, że wszyscy rozumiemy tak samo pozytywne efekty wspólnego rynku, tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Nie staramy się pod płaszczykiem jakichś innych rzeczy, czyli na przykład obrony robotników, łamać zasad wspólnego rynku. Mówię tutaj na przykład o pracownikach delegowanych. I rozumiemy, że żaden kraj unijny, żaden od 90-milionowych Niemiec do 500-tysięcznej Malty na mapie globalnej nie znaczy wiele, jeżeli nie jest w ramach wielkiego gospodarczego i może nie tylko gospodarczego sojuszu. Więc dwa według mnie wchodzą scenariusze w tej chwili pod uwagę. Albo że idziemy rzeczywiście dalej, na co by wskazywała też zgoda wszystkich krajów, łącznie z Polską, i na podatki, i na wspólne zadłużenie się. Albo to robimy, albo niektórzy z nas mają jakieś tam swoje podwórko i rozwijają sobie Trójmorze, a nasi partnerzy z Trójmorza chcą robić więcej z Unią. To jest właśnie najniebezpieczniejszy scenariusz dla Polski w tej chwili. Czy powstanie idealnie jednolitego rynku europejskiego bez podziału na rynki krajowe jest pomysłem realnym? Jeśli tak, to czy jest to proces, na który trzeba jeszcze długo czekać? Znaczy myślę, że to nawet nie chodzi o to, żeby to było całkowicie rynek, żeby był, żeby rynki krajowe nie istniały. Wiedzą Państwo, ja niedawno temu mówiłam, że nigdy nie będziemy Stanami Zjednoczonymi Europy. A może kiedyś do tego dojdzie, bo jeżeli nie dojdzie, to się pewnie to nie utrzyma razem. No zobaczymy. Natomiast to chodzi o to, żeby nie udawać i nie mówić, że wspólny rynek jest rzeczywiście najważniejszy, po czym się okazuje, że ten wspólny rynek w usługach, bo ja to jednak podkreślam, jeśli chodzi o kapitał, jeśli chodzi o towary, to ten rynek działa. Ale jeżeli chodzi o usługi, to ten rynek nie jest dla wszystkich krajów. No są kraje, które chcą tylko sprzedawać, a nie chcą kupować. Czy tylko chcą udzielać usług, a nie chcą u siebie przyjmować. Wiedzą Państwo, są w Europie kraje, mamy w Europie około 400, no prawie chyba 500 zawodów regulowanych we wszystkich krajach unijnych. Są kraje, które mają około setki zawodów regulowanych. Regulowane są zawody fryzjerki, manikiżystki,
Oczywiście, patrzę na śnieg za oknem, oczywiście trenerów narciarskich, to są zawody regulowane, czyli nikt spoza danego kraju, zanim nie przejdzie drogi przez mękę kilkuletniej, nie ma prawa jakby tych usług, nie przenosząc się tam i nie zakładając firmy, tylko nie ma prawa tych usług wykonywać na innym rynku. To jest problem europejski. I dopóki ja mówię to z lekką goryczą, no ale jednak brałam na poważnie te pierwsze, w ciągu tych pierwszych moich miesięcy, brałam na poważnie te słowa wszystkich mówiące o tym, że tak, że musisz coś zrobić, trzeba ten rynek uwolnić usług, po czym kiedy zaproponowałam taką rzecz, malutką, taką kartę elektroniczną, która pozwalałaby, która by sprawiała, że jak przedsiębiorca świadczący usługi jedzie do innego kraju Unii Europejskiej, to na tej karcie ma zapisane, że on spełnia wszystkie wymogi sanitarne, podatkowe, związane z ubezpieczeniem, że nie ma, no właśnie, nie ma zaległości finansowych, że ubezpiecza pracowników, że nie truje ludzi, że jakby przecież to są przepisy jedne dla całej Unii Europejskiej, na przykład sanitarne. No więc i tego się nie dało przez parlament przepchać i nie dało się przepchać przez Komisję Rynku Wewnętrznego, więc to jest, więc no nie wiem. Wydaje mi się, że jeżeli nie zrozumieją wszyscy, że to jest w interesie wszystkich i że nie można już tyle lat po rozszerzeniu traktować pewnych krajów jako wyłącznie rynku zbytu, a nic od nich nie brać, no to jeszcze potrwa długo. Skąd biorą się tak duże rozbieżności w radzeniu sobie z sytuacją pandemiczną, pomimo stosunkowo podobnych działań? O, to jest pytanie wewnętrzne. Skąd biorą się tak duże różnice? Znaczy myślę, że mówi Pani tutaj, nie wiem, czy o szczepionkach, czy w ogóle o tych działaniach związanych z zamknięciem gospodarki. To wie Pani, my udajemy, że robimy to, co Niemcy, a właściwie to przez prawie rok robimy to, co Szwecja, czyli dajemy się ludziom zarażać. To jest, nie robimy testów, testy są płatne, no co jest w ogóle, więc te tam, nie wiem, milion zarażonych według mnie są nieprawdziwe. Nie robimy też dokładnie tego, co robią, znaczy chociaż udajemy, że w ten sam sposób pomagamy gospodarce, co inne kraje, ponieważ a przynajmniej nie podajemy tego oficjalnie. No, my jesteśmy krajem, który jest po korek zadłużony w tej chwili i wszystkie tarcze to są programy. To są pieniądze albo z długu, czyli drukowania pieniądza, albo z długu, znaczy nie albo, z długu i z pieniędzy europejskich. No i taka jest prawda. Ale to są już naprawdę, to jak sobie kraj radzi, pokazuje jaki ma governance, jaką ma administrację, jak ma zorganizowaną służbę zdrowia, tyle. Pan Bidziński, czy wpływ Unii Europejskiej na ekologię wywierając wpływ mający na celu zmniejszenie emisji spalin może realnie zagrozić producentom, Pani zdaniem? No, zagrozić im nie może, bo nikt by tego w Unii Europejskiej nie chciał i to ja też wielokrotnie mówiłam, że to ma na celu, te nasze działania, czy moje działania w ostatnich latach miały na celu to, żeby producenci wreszcie przyznali publicznie, ponieważ wiedzą Państwo, po tych wielkich awanturach, kiedy mnie w Polsce to nikt się, nie, może niewiele osób się tym interesowało, ale naprawdę w wielu gazetach europejskich ja byłam czarnym ludem celującym do Polski, do polskiego, do europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Natomiast po tej fali takich właśnie zachowań okazało się, że wszystkie europejskie koncerny samochodowe mają plany odchodzenia od silników spalinowych, że mają plany i te plany nagle cudownym sposobem, jak my zaczęliśmy jednak bardzo pchać wspólnie z Parlamentem Europejskim, czy bardzo, bardzo być tacy nieugięci, jeśli chodzi i o poziomy emisji,
ale też testowanie samochodów. Mamy w tej chwili w Europie jedyny system na świecie, który testuje emisję w życiu, czyli nie w laboratoriach, tylko na drogach. To jest jedyny real driving emission system. To jest jedyny system na świecie taki. To nagle ci wszyscy producenci okazało się, to jest też, wiedzą Państwo, taka gra jak no i pokazywanie pióro, nastraszanie piór. Okazało się, że wszyscy producenci w Europie, wszyscy mówią, no dobrze, to może nie, mówili, że mogą dojść do jakiegoś tam poziomu emisji za 20 lat albo za 10 i okazało się, że w ciągu roku czy dwóch, oni mówią, dobra, to z 5% samochodów nieemisyjnych w ciągu 5 lat możemy zrobić 50%. Ja mówię, no to nie jest możliwe, czyli przygotowywali się do tego. Ja mówię o tym dlatego, pan pytał o zaszkodzenie przemysłowi europejskiemu, motoryzacyjnemu. Zaszkodzić można tylko w ten sposób, jeżeli się nie będzie szło w tę stronę, ponieważ Chiny, Ameryka, Azja, to są obszary konkurencyjne dla nas, jeśli chodzi o rynek, o przemysł samochodowy i ci producenci wszyscy są o wiele szybsi niż Europa w produkowaniu nieemisyjnych samochodów. Pytanie do Pani jako obserwatora z wewnątrz. Jakie są myślenia? Mamy tylko 20 minut, jest mnóstwo długich pytań, także... Bardzo dobrze, tak. No dobra, tak. Z myśleniem strategicznym. Nie, myślenia strategicznego tam nie brakuje. Ja też miałam takie wrażenie jak Pan, jak tam przychodziłam. Jest absolutnie świetne zaplecze strategiczne, właściwie czy takie analityczne w każdej dyrekcji. Ja miałam u siebie w GROW, czyli w tej dyrekcji połączonej, naprawdę wspaniałych ludzi. Są wspaniali i są niewspaniali w Komisji Europejskiej. To jest temat w ogóle na inną rozmowę, jakby dobór, cała sprawa związana z urzędnikami, ale to nie na dzisiaj na pewno. Natomiast nie ma absolutnie tego braku, tego myślenia strategicznego i pan tu przywołuje Brexit, no więc ja bym powiedziała, że z drugiej strony w ogóle tego nie było. Ja właśnie z punktu widzenia osoby, która była tam i widziała, nikt w Komisji Europejskiej nie wierzył w negatywny przebieg referendum. No to tutaj byliśmy krótkowzroczni. Wydawało się, że to jest niemożliwe. Na drugi dzień po referendum, została powołana grupa, która w ciągu tygodnia miała mandat negocjacyjny. W ciągu tygodnia. Naprawdę, Michel Barnier został jej szefem i ta grupa właściwie oczywiście dopracowywała ten mandat, ale przez, w którym roku było referendum? Przez 16. Przez te 4,5 roku to strona brytyjska była tą stroną, która właściwie nie wiedziała, dlaczego wychodzi z Unii. Nie wiedziała i nie była do tego przygotowana. I to jest teraz, jak czytam, że cła, które czy koszty biurokracji i ceł, to będą koszty 7 miliardów funtów rocznie i to jest tyle, ile Wielka Brytania wpłacała do budżetu unijnego. No to właśnie można się tylko uśmiechnąć. Tam nie było takiej analityki, nie po naszej stronie. Jakie są różnice w relacjach, realnym wpływie na decyzje, stylu współpracy na linii polityk, urzędnicy na różnych szczeblach, na których Pani funkcjonowała? Marszałek, Urząd Marszałkowski, Minister, Ministerstwo, Komisarz, Dyrekcja Generalna. To znaczy... To jednak zależy chyba od tego, kto jest na czele i kto jest komisarzem, ministrem czy też marszałkiem. Ja wiem, że to cały czas śmiesznie brzmi, ale ja nigdy siebie jednak do końca za polityka nie uważałam, dlatego tak łatwo z polityki zrezygnowałam i w ogóle no, każdy ma ograniczoną odporność na głupotę, kłamstwo i podłość, ale to zależy od człowieka. Znaczy ja naprawdę, i było to coraz dla mnie trudniejsze, ja nie wiem, czy ja dobrze odpowiadam na to pytanie, dla mnie to było coraz trudniejsze, żeby, bo też zmieniał się poziom i zmieniała się też ilość ludzi, z którymi współpracowałam. Ja nie byłam marszałkiem, ale potem byłam ministrem. Jak byłam ministrem, no to już w ministerstwie miałam kontaktu ze wszystkimi.
co było dla mnie początkowo bardzo bolesne i nie mogłam tego zrozumieć, a w komisji miałam dyrekcję, gdzie pracowało 2000 ludzi, potem trochę mniej, bo weszły reformy takie trochę limitujące ograniczające wszystkie właściwie dyrekcje, całą komisję, cały aparat urzędniczy. Natomiast pytanie jest też chyba o to, jak, jeżeli mówimy o strategicznym myśleniu i myśleniu o przyszłości, to jak to zderzyć z tym, jak wygląda w tej chwili polityka i z tym, jak wygląda, jak sprawić, żeby ludzie chcieli uwierzyć w jakieś poważne rzeczy, a nie tylko wierzyli tym, którzy im grają na emocjach. No ale to jest pytanie do wszystkich. Są politycy, którzy umieją takie rzeczy robić, czyli jakby stać w prawdzie i nie kłamać, a jednocześnie to poparcie sobie jakoś budować. Ale ja od kilku lat obserwując nie tylko polską i europejską, potem amerykańską politykę, mówiłam, no gdzieś do jakiejś ściany, z jakąś ścianą się zderzymy. I za tą ścianą no, musi być świat, w którym ludzie wierzą w to, co się dzieje, w którym ludzie nie uważają, że pod Kapitolem żyją jaszczury i dinozaury, w którym ludzie nie uważają, że wszczykuje im się jakąś substancję w szczepionce. Ale chyba jeszcze do tego nie doszliśmy, natomiast to jest... No niestety polityka jest specyficzną dziedziną, która... ludzi mających bardzo wiele wątpliwości odrzuca. No nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź, ale jakie... No ja zawsze starałam się, żeby ci, z którymi pracuję, mieli do mnie dostęp i mogli mi realnie przedstawiać problemy. I ja potem, i żebym ja potem i nigdy potem nie mówiłam, no dobrze, ale jak my to przedstawimy, albo oczywiście, no jak się szczególnie chyba, jak się jest jednak na poziomie ministerialnym, chociaż ja tę pracę najbardziej lubiłam, jak się jest na poziomie ministerialnym, to z tą polityką trzeba się zderzać. W komisji z kolei to było dla mnie nowe, że no, komisarz nie ma zastępców, czyli nie mam, ma tylko gabinet, o tym Państwu nie powiedziałam, ale rola gabinetu jest w ogóle nie do przecenienia. To jest najważniejsza komórka według mnie w całym tym systemie. Gabinet łączy komisarza z jego dyrekcją, komisarza w ogóle z zewnętrznym światem. To jest, jak się ma dobry gabinet, to można góry przenosić. Chyba nie odpowiedziałam, ale to Tomkowi odpowiem może kiedyś, jak się spotkamy. W jakim stopniu rozbudowana biurokracja hamuje rozwój obszaru? Jak to wygląda w porównaniu z biurokracją w naszym kraju? To ja sobie zaskarbiłam kilku wielbicieli w Komisji Europejskiej, w cudzysłowie mówię, mówiąc na początku, że ta biurokracja jest nie do wytrzymania. A w tej chwili wydaje mi się, jestem o wiele łagodniejsza, ponieważ no, jestem po pięcioletnim doświadczeniu. Mnie jednak ta biurokracja ogromna i ta nowomowa, i te przemówienia, kiedy mi się wydawało, to już bardzo osobiste mnie się wydawało, że życie komisarza polega na wygłaszaniu przemówień, z których w pierwszym roku jakby no, nie jest z nimi związany, ponieważ każdy z nas komisarzy dostał jakąś tekę, której wcześniej nie wykonywał. To jest zresztą niewątpliwy plus, jeśli chodzi o tych komisarzy, którzy zostają na drugą kadencję. To jest w ogóle nieporównywalne. Znaczy nieporównywalne. Wydaje mi się, że pierwszy rok to jest zawsze ćwiczenie dla tych nowych. Natomiast nie jestem teraz tak złej zdania o tej biurokracji, jak byłam te 6 lat temu. Wydaje mi się, że jest tam, znaczy do, nawet nie wydaje mi się, wiem, że jest tam mnóstwo naprawdę wspaniałych ludzi, bardzo mądrych, bardzo proeuropejsko nastawionych. Jest też jakaś grupa takich, którzy uważają, że celem ich życia było przesiedzenie na dobrej posadzie w Komisji Europejskiej, ale to jest naprawdę mniejszość. Jakie Pani zdaniem są najważniejsze reformy, jakie powinna przeprowadzić Unia Europejska? No, Unia Europejska, wydaje mi się, że to, o czym mówiłam cały czas, no to są kroki zmierzające w kierunku reform, no bo albo mówimy o to, jeśli mówiliśmy o tych pięciu scenariuszach, no to w tych
dwóch, które ja uznałam za realne, zawierają się jakieś reformy. Albo idziemy w kierunku bardziej federalnym i wtedy wymaga to naprawdę zmiany, chociaż nie wyobrażam sobie w tej sytuacji w Polsce, jak teraz by jakieś takie propozycje padły. Natomiast co chciałam powiedzieć? W tym roku w związku z pandemią nie zastartowała, ale ja dlatego tym prawnikom rok temu mówiłam o tym fascynującym roku 20, ponieważ miała ruszyć wielka dyskusja, czy konferencja się nawet nazywa Future of Europe. I ona nie ruszyła cały czas, głównie z powodu, znaczy z dwóch powodów, no nie wiem, który jest ważniejszy, prawdę powiedziawszy. Jeden, no to pandemia, a drugi to taki, że się nie mogą dogadać grupy polityczne i szefowie krajów co do tego, kto ma szefować tej konferencji. Miał to być Guy Verhofstadt, potem miała być pani premier Danii, czy ostatnio słyszałam, że ma to być była pani premier Danii, natomiast to ma być dyskusja, która ma powiedzieć bardzo poważnie i bardzo powszechnie, czego my właściwie od Unii chcemy. Unia ma już 60 lat, nawet ta najnowsza fala nowych krajów, to jesteśmy my plus Rumunia, Bułgaria, to już też nie jest kilka lat, tylko to już się robi kilkanaście. I czy my rzeczywiście jako społeczeństwa chcemy, jakiej my Unii chcemy i na tej bazie powinniśmy jakiś pakiet reform przygotować. Ja uważam, że ale to jest, mówię to naprawdę w cudzysłowie i z uśmiechem, ale jak się pojawiłam w komisji w grudniu tam 2014 roku, to mówiłam, że no trzeba by tu jakiejś Margaret Thatcher, która wstrząśnie tymi murami, trochę jakby też taką reformę administracyjną zrobi. Teraz nie jestem tego taka pewna. Myślę, że to mniejszymi ruchami niż jakąś reformą ogromną można zrobić, ale to by się na pewno przydało. Co należałoby zrobić, aby przedsiębiorstwa zakładane przez młodych ludzi miały lepsze możliwości rozwoju w UE? No na samym początku, no to oni po prostu potrzebują pieniędzy. No taka jest brutalna prawda. A nowe przedsiębiorstwa, oczywiście każde przedsiębiorstwo może być innowacyjne, ale te, które ja mam na myśli, myślę, że pani też, te nowe przedsiębiorstwa są zwykle przedsiębiorstwa innowacyjne, czy no może nie wymyślające koła, ale wymyślające jakieś nowatorskie rzeczy. Takie przedsiębiorstwa nigdy nie były i teraz też nie są dobrymi czy mile widzianymi klientami w bankach. Stąd też mówiłam o tych firmach, które muszą liczyć albo właśnie na granty, albo na granty uczelniane, albo a potem znajdują się w takiej sytuacji, że no cały czas jeszcze dobrze nie zarabiają na siebie, jeszcze nie działają. Więc to jest po prostu polityka wspierania małych firm, taka, która nie tylko sprawi, że one powstaną, ale która sprawi, że one przeżyją jeszcze jakiś czas po powstaniu. Pytanie odnośnie cła naliczanego na przesyłki z UK do Polski. Chciałabym zakupić na brytyjskiej stronie internetowej, że przez Royal według mnie, ale nie wiem tego na 100%, ale według mnie do jakiejś wartości paczka jest zwolniona, a potem normalnie musi być odsłona. Ja raczej innym problemem, którego bym się obawiała, to jest to, czy ta firma, u której pani chce kupić, jakby, bo ona pewnie wróci do takiego stanu, to jak się wszyscy otrząsną do takiego stanu, że i będą wiedzieć, jakie papiery wypełniać, jaką biurokrację spełnić. Czy ta firma jest w tej chwili zainteresowana tym, żeby w ogóle wysyłać na kontynent, bo to jest jakie są prognozy relacji UE-NATO w kontekście propozycji europejskich sił zbrojnych i 2 PKB na obronę. Nie ma jeszcze propozycji europejskich sił zbrojnych, nie ma. To, o czym ja mówiłam, to jest współpraca przemysłów obronnych. Być może byłby to krok do sił zbrojnych europejskich, ale na pewno nie teraz. Natomiast to, co ja starałam się przez 4 lata robić, bo tyle trwała moja praca w ramach przemysłów obronnych, to było ciągłe przekonywanie na to i ja byłam chyba pierwszym komisarzem Mogherini, potem jeszcze chodziła
ale pierwszym komisarzem, który na zgromadzeniach ogólnych NATO był naprawdę stałym gościem. Przekonywanie, że to, że europejskie przemysły obronne, że kraje Unii Europejskiej chcą współpracować w ramach przemysłu obronnego, czyli chcą wspólnie finansować pewne rzeczy, czy prototypy, czy potem już produkcję pewnych rzeczy, czy najpierw badania związane z budowaniem prototypów, to nie jest nic przeciwko NATO. I to przez sekretarza generalnego było absolutnie świetnie rozumiane. No, czy czwarte krajów Unii Europejskiej to są kraje, które są w NATO, więc nie można jakby przeciwstawiać sobie tych organizacji. Natomiast więc ja uważam, że no, nowy prezydent to absolutnie zrozumie, jeżeli mu się to normalnie wytłumaczy. To nie jest nic przeciwko NATO. To jest coś, o czym powiedziałam na początku. No, Unia Europejska jest w takim momencie, kiedy chce być jakby czuć się pewnie w świecie. Zresztą stało się to też, ta współpraca obronna rozpoczęła się dlatego, że były ataki terrorystyczne, że sytuacja na południe od Unii Europejskiej była i jest jaka była. To nie stało się tak bez... I ta powszechna chęć krajów członkowskich, żeby w to wejść, nie stała się bez przyczyny, więc to jest nic przeciwstawnego. Czy różnice w poglądach poszczególnych krajów i niechęć do realizacji zarządzeń mogą się najbliższy przyczynić do odstąpienia kolejnych krajów członkowskich? Jeżeli Polska nie wystąpi, to według mnie nikt nie wystąpi, ponieważ nie widzę takich chętnych. Znowu żartuję, mam nadzieję, czarny humor, ale nie widzę, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że i pandemia, i też ta fala populizmu, która jeszcze wcześniej, jeszcze właśnie za poprzedniej kadencji przeszła przez Europę, i to, że we Francji zwyciężył człowiek, czy został prezydentem człowiek, który jest najbardziej proeuropejskim chyba od wielu lat prezydentem Francji, to świadczy o tym, że jednak w innych krajach europejskich nie ma takiej chęci na pewno. Wspomina Pani, że żyjemy w czasach rewolucji technologicznej, to także rewolucja medialna. Jak w ramach, w kontekście tego UE ma zamiar walczyć z populizmem opartym na odmawianiu klimatycznym? Czy UE zastrzega ten problem? To nie jest tylko problem związany z klimatem, to jest problem, to mówiłam o tym, to jest problem związany ze zdrowiem, to jest problem z zaprzeczaniem jakby rzeczywistości. I tutaj niestety mówiłam o tym tam bardzo, bardzo chwileczkę na początku, że ta komunikacja Unii jednak bardzo, 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 no nie szwankuje, ponieważ naprawdę ja wiem, że bardzo wielki wysiłek komisja w to wkłada i my obowiązkowo przeprowadzaliśmy takie citizens dialogue. Natomiast no to jest tylko edukacja. Ja o tym jeszcze nie wspomniałam, ale też w kontekście AI, pomimo że w Unii Europejskiej będzie nas mniej, to my jesteśmy cały czas bardzo wykształconym społeczeństwem. Jeżeli edukacja to jest to jest coś podstawowego dla każdego społeczeństwa nowoczesnego, które chce rozwijać się i wzrastać i normalnie żyć, więc to jest też w Polsce nie do przecenienia. Unia dostrzega na pewno problem związany w ogóle z populizmem i demagogizmem. Na pewno dostrzega i robi na to nawet spore pieniądze idą, ale jak widać to jest cały czas, ja też obracając, będąc i żyjąc w tej chwili w Polsce, widzę, że jak mało tych, jak te tematy gdzieś tam się pojawiają związane z tym, że teraz pojawiają się tematy i pojawia się komisarz do spraw zdrowia, czy komisarz wiceprzewodnicząca, która się zajmuje prawem i praworządnością, ale inne tematy są bardzo, bardzo pomijane. Czy przyszłość Unii Europejskiej oznacza również zacieśnienie relacji z Unią Afrykańską? Tak, absolutnie tak. Nie powiedziałam nic o Afryce, ale to jest absolutnie tak i Unia trochę może za późno w stosunku do Chin się
obudziła, jeśli chodzi o Unię Afrykańską, ale ja też byłam bardzo zaangażowana we współpracę z Unią Afrykańską i byłam kilka razy na różnego typu takich, na najwyższym szczeblu spotkaniach z przedstawicielami Unii Afrykańskiej. Tak, to jest temat, który absolutnie jest w agendzie komisji na bardzo wysokim, miejscu. Czy komisja zamierza promować także realizację postulatów Zielonego Ładu także w państwach europejskich, nieunijnych? Czy grozi nam scenariusz, w którym za 30 lat Zielona Unia będzie otoczona przez państwa emitentów CO2? Po pierwsze, no nie osiągniemy naszego celu, jeżeli będziemy sami. Ja mam nadzieję też, tak jak 4 lata temu prezydent Trump, słusznie odchodzący w przeszłość, w pierwszym dniu wycofał się z porozumienia paryskiego, tak teraz gdzieś też słyszałam, że prezydent Biden ma w tym samym pierwszym dniu powrócić do porozumienia paryskiego. Unia Europejska ma możliwości, jeśli chodzi o te kraje, które mają aspiracje unijne, czyli Bałkany, o tym żeśmy nic nie powiedzieli, a to uważam, że jest bardzo ważna rzecz. Bałkany, czyli Unia Południowo-Wschodnia, czyli Europa Południowo-Wschodnia, musi mieć jakiś realny termin wejścia do wspólnoty. To jest i geopolityczny interes Unii, no i nasz obowiązek jako Europejczyków, żeby te europejskie państwa były w Europie. Więc akurat na Bałkanach i na krajach, które aspirują, są na ścieżce. Ukraina, mamy jakiś ograniczony wpływ możemy mieć, ponieważ już jakieś pieniądze takie wstępne, niewielkie oczywiście, ale płyną tam i do przedsiębiorców. No ale też te kraje, jeżeli są na ścieżce wejścia do Unii, to one mają realny interes w tym, żeby wchodzić w politykę klimatyczną. Czy uważa Pani dotychczasowe działania Unii w dziedzinie ekologii za wystarczające? Nic nigdy nie jest chyba wystarczające, ale szczególnie te ostatnie 5 lat, wydaje mi się, na przykład podam Państwu znowu na przykład przykład. Była taka strategia w poprzedniej komisji, drugiej Barroso, strategia związana z odchodzeniem od plastiku, tak? Czyli plastik, strategia jakby likwidacji plastiku, czy pozbywania się plastiku. Ona była bardzo ekologiczna. Wtedy jeszcze wygląda na to, że Europa nie była do tego całkiem przygotowana. Ona przepadła w Parlamencie Europejskim, w ogóle nie kontynuowano jej. Za naszych czasów zrobiono dokładnie ten sam dokument, tylko z punktu widzenia przemysłu, czyli pokazując przemysłowi w ramach i papieru tego circular economy, i w ramach odchodzenia od plastiku, pokazując przemysłowi realne benefity z tego, jeżeli on będzie przestawiał swoją produkcję i przestawiał się na gospodarkę niskoemisyjną i na odchodzenie, i na takie działania proekologiczne. I to w połączeniu jednak z inną atmosferą społeczną w Europie zadziałało. Ja przy Plastic Strategy, bo też się tym zajmowałam, przy Plastic Strategy pierwsze te kroki to było wolontarystyczne, czy no, takie samowolne, wolontarystyczne działania firm, które podpisywały się, naprawdę wszystkie największe firmy europejskie podpisywały się pod tym, że będą właśnie dochodzić do i jak limitować udział plastiku w rynku i w ich produkcji, czy w ogóle rezygnować z niego, i jak przetwarzać plastik. Więc to dzieło działania pewnie można powiedzieć, że niewystarczające, ale najważniejszy, najgorszy jednak moment to jest przejście z poziomu europejskiego na poziom 27 krajów. To jest to, jak się wdraża to, co jest postanowione i nawet już jest legislacją na poziomie europejskim, ile to trwa. Ja w swojej dyrekcji miałam w wspólnym rynku i w tych wszystkich sprawach, które Państwu mówię, miałam ponad 200 naruszeniowych postępowań rocznie.
naruszeniowych, czyli takich głównie takich, że albo łamały zasady wspólnego rynku, albo po prostu nie wprowadzały rzeczy, które były ewidentnie obowiązkowe do wprowadzenia. Jak zmienił się pani obraz Polski pod wpływem doświadczenia pracy w Komisji Europejskiej? Nie zmienił się. Mój obraz Polski zmienił się pod wpływem tego, co się w Polsce działo i dzieje, a nie pod wpływem Komisji Europejskiej. Ja dalej jestem Ślązaczką, Polką i Europejką i tak samo jakby taki sam mam obraz Polski. Uważam, że Polska, znaczy może tyle, no, że do roku 2015 boksowaliśmy trochę powyżej swojej wagi. To znaczy wagę i pozycję kraju nie mierzy się ilością, ilość mieszkańców to jest takie, no powiedzmy, tak się wydaje, ale waga kraju to jest, to polega na tym, jaki kraj jest bogaty, jaką ma tak zwaną soft power, jaki jest wykształcony, jak może wpływać na to, co się dzieje. I Polska pomimo dużej ilości ludności, jak mówię, boksowała trochę powyżej swojej wagi. Ale jeszcze kilka lat i by do tej wagi doskoczyła i bylibyśmy w tej chwili przy wyjściu, szczególnie Wielkiej Brytanii, naprawdę w trójce krajów, które decydują o tym, w którą stronę idzie Europa i podajemy pomysły. Nie podajemy pomysły, nie proponujemy nic, co hamuje Europę, ale to my moglibyśmy narzucać nam w Europie. Jesteśmy gdzieś w ogóle w ławce tylniej, ale to tyle. Czy uważa pani, że usunięcie różnic w cenie usług ze względu na region jest naprawdę odpowiednim, biorąc pod uwagę zamożność, przeciętne dochody różnych państw członkowskich? W końcu przeciętny Niemiec zarabia o wiele więcej niż Szary Kowalski. Tak, tylko wie pani, to wcale nie było tak, że na przykład Polacy płacili mniej niż Anglicy. To nie było tak. To było na jakichś, właściwie to trudno powiedzieć na jakich zasadach, ale jeżeli mówiliśmy na przykład o wynajmie samochodów gdzieś tam we Włoszech czy w Chorwacji, to Polacy byli na jednym z topowych miejsc, bo jest ich tam dużo prawdopodobnie, dlatego we Włoszech to już nie wiem dlaczego. No ale no, to nie było wcale tak, że Niemcy płacili najwięcej, ale ja powiedziałam także wszędzie, ale to nie było tak, że kraje najbiedniejsze płaciły najmniej. Wcale nie, niestety. Więc ja uważam, że tak, że powinno być tak, że te ceny powinny być takie same. Pani komisarz, według pani jakie są największe niepowodzenia działań komisji? Drugie pytanie. Czy Venture EU jest przeznaczony tylko dla przedsiębiorstw zajmujących? Nie. Venture EU jest dla wszystkich firm, które innowacyjnych. Nie jest tylko dla firm w sektorze kosmosu. Ja to podałam jako przykład kosmiczny, ale nie. No, jeśli chodzi o niepowodzenie, no ja powiem pani moje niepowodzenie, no ja wielkiego kroku, jeśli chodzi o wspólny rynek usług, nie zrobiłam. Zrobiłam sporo małych kroków, które jakiś tam efekt dały, ale chociaż sobie naprawdę, żeby wypróbowałam i nigdy w życiu nie pracowałam tak dużo jak przez te 5 lat, to efektów to nie dało, pomimo tego, że któregokolwiek przywódcę od Niemiec, Francji, któregokolwiek Hiszpanię, w ogóle po małe kraje pani posłucha, to mówi tylko o wspólnym rynku, więc to jest niewątpliwie niepowodzenie. Zaraz jeszcze pomyślę nad jakimś, ale już chyba nie mamy czasu. Czy władze unijne zamierzają nałożyć ograniczenia na monopolistów w dziedzinie mediów społecznościowych? Czy to znaczy... Tak, i to jest akurat chyba trochę głośne w Polsce, że pani komisarz Jourova prowadzi ten temat i nawet nie ograniczenia, po prostu wygląda na to, że trzeba jakoś uregulować działanie mediów społecznościowych. Ja, która, jak Państwo pewnie widzieli po moich wypowiedziach, nie jestem wielbicielką tego, co się działo przez ostatnie 4 lata w Stanach Zjednoczonych, no jednak taką sytuację, że prywatna firma jakby zamyka i nie daje możliwości tweetowania czy zamyka na YouTubie konto, no to jest trochę się można nad tym zastanawiać. Są ludzie, którzy się nad tym nie zastanawiają, na przykład w Polsce by się nie zastanawiali,
obecnie rządzący, ale jednak to się, trzeba się nad tym zastanawiać. Ja, ale to z racji mojego wieku. Ja nie jestem, nigdy nie byłam wielbicielką mediów społecznościowych, nie mam kont i to jest bardzo, do Państwa naprawdę jest okropne pewnie coś takiego powiedzieć, bo to od razu patrzycie jak na dziadersa, ale tak jak mówiłam, że przy populizmie, tak też mówiłam zawsze, że jeśli chodzi o media społecznościowe, to gdzieś dojdziemy do jakiejś ściany, bo to jest niemożliwe, co się dzieje. Znaczy ilość i to, o czym Państwo mówili tutaj, opinii nieprawdziwych, która się rozprzestrzenia jak ogień, no tak nie mogą społeczeństwa funkcjonować nigdzie. Więc na pewno będą, podobnie jak AI, to jest też temat no, trudny dość, ale myślę, że Unia sobie z nim poradzi, ponieważ jestem dobrego zdania o tych ludziach, którzy tam pracują. Chyba skończyłam, czy nie? Dziękuję bardzo. Wszystkie pytania zostały, uzyskały odpowiedź. Bardzo się kończę. Lepszą lub gorszą. Dziękuję Ci bardzo, Elen. Bardzo dziękuję. Za ciekawe wystąpienie i równie ciekawe odpowiedzi na pytania. No, to było rzeczywiście doświadczenie. Szkoda, że rzeczywiście jesteśmy zmarginalizowani w tej chwili. Pamiętam, że za ministrowania pani minister Bieńkowskiej nasze pomysły i nasze różne koncepcje uzyskiwały aplauz i wpływ na, miały wpływ na to, co się działo w Dziedzinie. To prawda, tylko że to nie chodziło o panią minister Bieńkowską, tylko właśnie o pozycję Polski. To jednak chodziło ministrowania pani minister Bieńkowskiej. Wtedy mieliśmy coś do powiedzenia. To prawda. Spójności i tak dalej. A teraz to się rzeczywiście nie ma. No dobrze, dziękuję Państwu za uwagę.